Człowiek, można zamknąć oczy i spróbować wyobrazić sobie kamień. To łatwe. Każdy może zobaczyć pod powiekami kamień. Można wyobrazić sobie roślinę. Obraz rośliny też każdy ma w głowie. Ale gdyby tak zamknąć oczy i spróbować wyobrazić sobie człowieka, obraz nie może nabrać ostrości. Twarz bliskiej osoby przemienia się w prezentera telewizyjnego. Ten z kolei ewoluuje w ludzika z okrągłą głową i papieża z tymi rękami i nogami. Nie na długo jednak, bo zaraz potem można zobaczyć rozwiązy się pluk, plecy sąsiada, cień. Wyobrażenie zmienia się, żeby w końcu zniknąć, pozostawiając pustkę. Może trochę łatwiej, kiedy przed oczami będą mieli stanąć nam ludzie. To jest łatwiejsze. Pojawia się jakiś tłum, bezładna masa rąk, nóg i głów. Łogomienia są prostsze. Chociaż może człowiek to właśnie zbyt duże łogomienie. Liczba mnoga od słowa kamień to kamienie. Liczba mnoga od słowa roślina to rośliny. Od słowa zwierzę to zwierzęta. Od słowa człowiek liczba mnoga to ludzie. I może właśnie tu tkwi problem. O ludziach można powiedzieć dużo i będzie to prawdą. A co można powiedzieć o człowieku? Co można powiedzieć o kimś, o kim tak naprawdę nie wiadomo skąd przyszedł, ani dokąd odejdzie? Mogłabyś nawet być i niebem, i światem. Naprawdę? Tak myślisz, że ja mogłabym? Nadawałabyś się. Byłbym dla ciebie dobry. Ślepa jestem. Tak.
takie szczęście, które się nie trafia. Czyjeś ciało. Muszę coś zrobić z głosami. Każdy z nas ma swoje tajemnice ciemne. A, tajemnice ciemne? Tak. Lekarstwem miłość bywa, jeżeli jest możliwa. Jeżeli jest możliwa. Bezużytecznie chodzi po mieście ze swoimi pochowazami. Do roboty! Drogi panie, widzę, że się panu skończyły serwetki na stolikach. Mam tu bardzo miękki papier. Dobra jakość. Świetnie, żeby ręce wytrzeć po posiłku. Sprzedam. Sprzedam niedrogo. Faktycznie. Miękki papier do utarcia. Jak znalazł? Kupuję. No to biła pani ze mną niezły interes. W dzisiejszych czasach to sztuka, to świetne. To sztuka. Mam wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody i niepogody, duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi, wśród wiecznie młodych psów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Jedźmy nad ocean. To tak daleko. Himalaje, Andy. Jak tam się dostać? Grenlandia, Japonia. Tam wszędzie jest tak pięknie. Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa. Wędrowanie pozornie bez celu, błądzenie po omacku. Żebyś nie tylko oczami, ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórą zmierzył się ze światem. Nie możemy zostawić wszystkiego. Świat jest niebezpieczny. Nie wiem, czy mam do sił. Afryka. Ten klimat. Kanada. Chłód. Jeżeli już będziesz wiedział, zamień swoją wiedzę. Na nową się świata jagielloński filozof. Smakuj wodę i ogień, powietrze i ziemię. Bo one pozostaną, gdy wszystko przeminie. I pozostanie podróż, chociaż już nie twoja. Jesteśmy mali. Zostając tacy, pozostaniemy. Więc jeśli będzie podróż, niech będzie to podróż długa. Powtórka świata, elementarna podróż. Rozmowa z żywiołami, pytanie bez odpowiedzi. Fakt wymuszony po walce. Wielkie pojednanie.
mają sprawie pani projekt. Jest rzeczywiście bardzo interesujący. Tak, przemyślałam wszystko i to same najlepsze rozwiązania. Nie do końca jednak rozumiem, jak wyobraża pani sobie realizację. Sporządziłam kosztorys. Firma może sobie na to pozwolić, a projekt powinien przynieść trzykrotne zyski. Nie to miałam na myśli. Projekt jest dobry. Nie możemy tylko opublikować go pod pani nazwiskiem. Jak to? Dlaczego? Przecież ja jestem jego autorką. O, naprawdę? Chyba powinniśmy przestać się tak kurczowo trzymać przestarzałych zasad. Jakich przestarzałych zasad? Proszę pani, nie zawsze ten, kto pisze projekt, musi być uznany za jego autora. Dokonała paru zmian. Tak z pewnością będzie lepiej. Ale ja się nie zgadzam. Przecież wezwałam panią w sprawie pani projektu. Jest rzeczywiście bardzo interesujący. Tak, przemyślałam wszystko i to same najlepsze rozwiązania. Nie do końca jednak rozumiem, jak wyobraża pani sobie realizację. Sporządziłam kosztorys. Firma może sobie na to pozwolić, a projekt powinien przynieść trzykrotne zyski. Nie to miałam na myśli. Projekt jest dobry. Nie możemy tylko opublikować go pod pani nazwiskiem. Już o tym mówiłyśmy. Nie zgadzam się. Ja jestem autorką. O, naprawdę? Chyba powinniśmy przestać się tak kurczowo trzymać przestarzałych zasad. Jakich przestarzałych zasad? Proszę pani, nie zawsze ten, kto pisze projekt, musi być uznany za jego autora. Dokonałam paru zmian, tak z pewnością będzie lepiej. Nie, przecież mówię, że nie. Wezwałam panią w sprawie pani projektu. Jest rzeczywiście bardzo interesujący. Nie do końca jednak rozumiem, jak wyobraża pani sobie realizację. Ja już pani mówiłam. O, naprawdę? Chyba powinniśmy przestać się tak kurczowo trzymać przestarzałych zasad. Nie. Proszę pani, nie zawsze ten, kto pisze projekt, musi być uznany za jego autora. Dokonałam paru zmian, tak z pewnością będzie lepiej. Proszę podpisać. Człowiek. Można zamknąć oczy i spróbować sobie wyobrazić człowieka. Można też wziąć pudełko po herbacie i spróbować zamknąć tam wiatr. Nie można wiedzieć, jak to zrobić, dopóki samemu pozostaje się człowiekiem.